No tutaj wykryłem pewną niedoskonałość w Pandorze 14. Tutaj różnica polega na zliczaniu monet w Street Fighter 2 i Street Fighter Alpha, czy jest całkiem inaczej. Street Fighter 2 nie bardzo chce nabić kredyt, no ale od początku. Wrzucamy pieniążka, 2 złote. Pojawił nam się kredyt i wybieramy Street Fighter Alpha. Cyk, ładuje się. I kredyt przychodzi. Zaraz będzie to widoczne. Proszę. Kredyt przeszedł i możemy sobie grać. Także działa wszystko ok, tak jak powinno. Ale teraz powiedzmy, wychodzimy z gry i chcemy włączyć tamtego Street Fightera. Tak. I teraz będziemy chcieli włączyć tego Street Fightera dwójeczkę. Bierzemy 2 złote. Proszę. Kredycik nabity. Wybieramy Street Fighter 2 Turbo. Kredyt jest wrzucony. I proszę zobaczyć, że kredyt nie przeniósł się na grę. O. Nadal mamy Insert Coin. Bardzo dziwna sytuacja. No to wrzucimy teraz. Musimy wrzucić drugą dwójkę z kolei. O. Mamy kredyt. Wpadł. Kredyt jest nabity i dopiero teraz możemy grać. Także, żeby zagrać w tą grę, potrzeba dwie dwójki wrzucić. To jest chore. No przedtem nie znałem tego, że taki problem tu jest, ale jednak jest. Także nie wiem, jak to będzie tam. Pandora 14 w ogóle nie jest najlepszym urządzeniem do jakiejś galerii jako zarobkowo. To jest raczej taki domowa sprawa. A typowo takie w galerii, żeby to stałe i zarobkowe było, to by musiała być Pandora 12, a nie 14. Pandora 12 jest lepiej rozwiązana, bo tutaj mamy exit. Nie musimy przytrzymywać przycisku, tak jak tu. O, i teraz musimy wybierać przycisk B, żeby wyjść. Tylko od razu jest tutaj przycisk exit, naciskamy i od razu nam się pojawi lista gier. No, ale tak to wygląda, także tylko podpowiadam, jak to jest.